Cześć kochani, jak mnie widzicie? Dzisiaj przychodzę do Was z takim nietypowym filmem. W sumie jest to na moim kanale tak naprawdę pierwszy tego typu filmik. Postanowiłam dla Was nagrać tak. I będzie to tak nie o kosmetykach w ogóle, nie o pielęgnacji w ogóle totalnie. Będzie to tak o mnie. Tak, tak, wiem. Będziecie teraz mówili, że jestem narcyzką lub jakimś innym zakochanym sobie człowiekiem, ale nie. Po prostu pomyślałam sobie tak, że Was wszystkich po drugiej stronie kamery traktuję jak takich bardzo dobrych znajomych, jak koleżanki, kolegów i zazwyczaj jest tak, że im bardziej znajomość się pogłębia, tym bardziej poznaje się tego drugiego człowieka. No i oczywiście, wiadomo, ja nie mam takiej okazji, żeby Was poznać osobiście wszystkich, ale poznaję Was przez komentarze, poznaję Was wtedy, kiedy do mnie piszecie wiadomości prywatne, więc jest jakaś znajomość, powiedzmy sobie. No a z mojej strony nie jestem w stanie każdemu z Was odpisać, nie jestem w stanie z każdym nawiązać właśnie, tak jak przed chwileczką wspomniałam, takiej osobistej relacji, w związku z czym pomyślałam sobie, że nagram właśnie taki tag, coś na wzór takich tagów, które krążą po YouTubie, typu ileś tam faktów o mnie i tak dalej, i tak dalej. Różnie to ludzie sobie nazywają, różną ilość jakby faktów gromadzą. Ja zgromadziłam kilkanaście tych faktów i myślę, że one właśnie pozwolą Wam mnie lepiej poznać. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to serdecznie Was zapraszam do oglądania dalej. Pierwszy taki fakt, który być może wiecie o tym lub nie, mam na imię Laura. Moje imię nadał mi mój tata. Do 18 roku życia nie cierpiałam swojego imienia. Nie wiem czemu, ale po prostu tak było i obiecywałam sobie zawsze i się odgrażałam rodzicom, że jak tylko skończę 18 lat, to zmienię sobie imię. Ludzie mówią do mnie Laurka, Laurek, Lorin, Laurin, różnie. Naprawdę odmian mojego imienia jest po prostu mnóstwo, więc tak naprawdę każdy zwraca się do mnie tak, jak mu pasuje. Mama mówi do mnie Lauli. Tata zwraca się do mnie, kiedy mówi o mnie, Laulin. Cóż, do wyboru, do koloru. Na co dzień pracuję w branży automotive, w dziale zarządzania jakością i jestem inżynierem. Z wykształcenia jestem pedagogiem. Skończyłam pedagogikę resocjalizacyjną na Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania imienia generała Jerzego Ziętka w Katowicach. Pracowałam w szpitalu psychiatrycznym jako terapeuta. Mając 12 lat, wraz z moimi wówczas najlepszymi koleżankami, napisałyśmy książkę, która miała 8 rozdziałów, a każdy z rozdziałów składał się z 8 stron. Było tak, dlatego że wtedy miałyśmy straszną obsesję na punkcie cyferki 8, liczby cyferki 8 i po prostu wszystko, co wówczas robiłyśmy, wiązałyśmy z tą cyferką, nie wiem czemu. I tak naprawdę nie mam już teraz kontaktu z dziewczynami, ale ostatnio się nad tym właśnie zastanawiałam, dlaczego tak było i do dzisiaj nie wiem. Ale faktem jest, że napisałyśmy tą książkę. I książka ta bodajże zawierała, o ile dobrze pamiętam, historię takiej wymyślonych, znaczy inaczej, na podstawie naszych przeżyć, ale nadałyśmy imiona inne po prostu tym bohaterom. No i wiadomo, też troszeczkę podrasowałyśmy tą historię, żeby było ciekawiej. I obiecywałyśmy sobie, że przez wszystkie lata, jak będziemy dorastać, będziemy dopisywać tą historię. No ale oczywiście wiadomo, stało się inaczej. Nie pytajcie mnie. Nie wiem, co się stało z tą książką. Swoją córkę w przyszłości chciałabym nazwać Nel. Chociaż mój mąż jeszcze o tym nie wie. Uwielbiam czytać książki. Jak chodziłam do podstawówki, nie cierpiałam tego. Wszystkie lektury czytała mi moja mama. Moja mama w ogóle była kochana, ponieważ moja mama totalnie... Nie wiem, czy ona akceptowała to, czy to tolerowała, czy ona to po prostu rozumiała. Nie wiem. Ale moja mama czytała mi wszystkie lektury, czytała mi te lektury bardzo długo. Teraz nie chcę Was też skłamać, ale wydaje mi się, że co najmniej do czwartej klasy szkoły podstawowej moja mama czytała mi wszystkie lektury, a ja nie przeczytałam żadnej. I powiem Wam, że od piątej klasy podstawówki, kiedy byłam na lekturze Ten obcy, od tego czasu nie przeczytałam żadnej lektury, totalnie żadnej. Ja nie wiem, jak ja zdałam tą maturę z polskiego, ale wyobraźcie sobie, że wyniki matury z polskiego miałam bardzo dobre, a co jest śmieszniejsze, to fakt, że przez wszystkie lata, kiedy miałam w szkole język polski, byłam naprawdę jedną z lepszych uczennic i
to jest najlepsze, że ja nie wiem jak ja to robiłam, ale ja zawsze wiedziałam o co chodzi w danych lekturach. Ja miałam po prostu na to taki system i o tym systemie może kiedy indziej, bo się nie będziemy rozwodzić, ale ten system pozwolił mi właśnie się utrzymać przez wszystkie lata w trójce najlepszych uczniów w klasie. Nigdy nie miałam świadectwa z paskiem. Jestem straszną domatorką. Uwielbiam być sama w domu, zawsze mam co robić, uwielbiam sama ze sobą spędzać czas i tak naprawdę nigdy w życiu nie wiem, bo nie poznałam tego stanu, co to znaczy się nudzić. Uwielbiam przebywać wśród ludzi, którzy mają pasję. Mogłabym ich słuchać godzinami tak naprawdę, nawet jeżeli mówią o rzeczach, które tak naprawdę nie są mi ani znane, ani bliskie, ani być może czasami nawet nie interesują mnie w tym sensie, że sama chciałabym to zrobić, czy sama może chciałabym tego spróbować. Po prostu uwielbiam ludzi z pasją. Uwielbiam, kiedy ludzie dzielą się taką swoją wewnętrzną energią pozytywną, która wynika z tego, że mają to coś, co jest tylko ich, co jest tylko w nich i co po prostu sprawia, że są szczęśliwi sami z sobą, a przez to te szczęście też dają innym. Bardzo lubię w sobie to, że mam otwarty umysł na zdanie i poglądy innych osób. Pomimo tego, że nie oznacza to, że zgadzam się z tymi ludźmi, ale jestem w stanie przyjąć ich pogląd, jestem w stanie wejść w ich stanowisko, może nie w tym sensie, że zawsze się z tym zgadzam albo utożsamiam, ale w tym sensie, że po prostu nie neguję tego, nie walczę z tym w sensie takim, że nie, wiesz co, bo spróbuj na to spojrzeć z tego punktu widzenia, bo to ja mam rację, nie ty. Właśnie nie mam czegoś takiego i owszem, są czasami takie rzeczy, w których wiem, że mam rację, wiem, że ktoś się permanentnie myli i wiem, że tkwienie w tym błędzie może doprowadzić go do jakichś problematycznych sytuacji. Teraz nie podam wam takiego przykładu, ale miałam nieraz takie sytuacje. Wówczas wiadomo, że stara się człowiek wytłumaczyć temu drugiemu człowiekowi, że to nie jest tak. Postara się naprawdę zrozumieć, że to nie jest tak, że powinieneś na to spojrzeć inaczej, dla własnego dobra. Są takie sytuacje, ale w przeważającej sytuacji, kiedy nie mówimy o takich newralgicznych sytuacjach, to jestem osobą, która ma bardzo otwarty umysł i bardzo lubię słuchać tego, jaki ktoś ma pogląd na daną sytuację i przemyśleć sobie ten pogląd, a później się do tego ustosunkować. Nie cierpię hipochondryków. Po prostu nie cierpię takich osób. Strasznie nie lubię tego, bo dla mnie to są ludzie, którzy się skupiają tylko i wyłącznie na sobie, doszukują się u siebie wszelkich oznak, po prostu wszystkich chorób świata. Całe szczęście ja mało mam z takimi ludźmi do czynienia, więc mało mi to doskwiera. Natomiast jeżeli już mam z takimi osobami do czynienia, to nie chcę być niegrzeczna, ale staram się nie wchodzić z nimi w żadne bliższe konwersacje, relacje i po prostu nie. Nie chcę mieć do czynienia z ludźmi, którzy wpływają na mnie negatywnie. No i co kochani? Jak wam się podobało? Przedstawiłam wam dokładnie, mam tutaj taką kartkę nawet, przedstawiłam wam dokładnie 16 faktów o mnie i myślę, że to jest taka zbieranina rzeczy, które są takie nieoczywiste, które jest jeszcze milion innych rzeczy tak naprawdę, bo w międzyczasie mi do głowy przychodziło milion, że uwielbiam tańczyć, że chodzę na zumbę, że mam się 6 rodzeństwa na przykład. Wiecie, no po prostu znalazło się jeszcze 1500-1900 rzeczy, ale pomyślałam, że przedstawię wam takie rzeczy, które wydawały mi się, że mogą być ciekawe, że mogą być w jakiś sposób może śmieszne nawet troszkę i które pozwolą wam bliżej poznać mnie jako po prostu człowieka, poza tymi kosmetykami, poza tą całą branżą beauty i poza tak naprawdę tym świadkiem, powiedzmy sobie, urodowym. Więc moi drodzy, jeżeli wam się spodobał taki filmik, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie właśnie na ten temat. Koniecznie dajcie mi znać, jakie cechy szczególne znajdujecie u siebie, którymi chcielibyście się podzielić z innymi, albo które nie są właśnie takie oczywiste, takie zupełnie jasne. I dajcie mi znać, czy tego typu tagi przypadają wam do gustu. Jeżeli tak, to zapraszam serdecznie do klikania kciuków w górę, bo dzięki tym właśnie kciukom będę wiedziała, że takie filmiki cieszą się zainteresowaniem, cieszą się poparciem i że chcecie, żebym nagrywała takich filmików więcej. Więc dzisiaj już wam dziękuję za uwagę, moi drodzy, i widzimy się w następnym odcinku. Pa!